Dzień dobry. Bębny obrączowe są stosunkowo prostymi instrumentami o niezbyt skomplikowanej konstrukcji, natomiast można je w różny sposób modyfikować i przez pewne dodatki zmieniać ich brzmienie. Tym razem chciałbym zaprezentować Państwu bęben wzorowany na instrumentach, które można spotkać na środkowym i Bliskim Wschodzie, takich jak na przykład kurdyjski daf, czy dojra, czy gawal. Są to bębny obrączowe z zawieszonymi wewnątrz ramy kółeczkami bądź łańcuszkami metalowymi. I różnie używając tych łańcuszków, uderzając, potrząsając, obracając bęben w różny sposób, można bardzo dużo brzmień z niego uzyskać. Jeśli łańcuszki wydobędziemy całkiem z ramy, to bęben brzmi prawie tak jak zwykły bęben obręczowy, z niewielkim tylko pobrzękiem. Możemy je jednak włożyć do środka i wtedy już słychać je bardziej. Bęben przechylimy, także leżą całkiem na skórze, brzmienie jest jeszcze inne. Można też takim bębnem potrząsać. Dokładnie uderzać i podrzucać. Tylko fantazja właściwie ogranicza różne sposoby użycia tych łańcuszków. Można nawet odwrócić bęben, stłumić skórę i grać właściwie tylko na nim, podobnie jak na jakiejś grzechotce. Jeśli Państwo chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego instrumentu oraz innych, proszę pisać pod adres instrumenty@odwa.pl.